Zwykłemu człowiekowi, którego wiedza oparta jest na przejętych przez wielki biznes mediach, niedostępne są istotne informacje, co naprawdę dzieje się w świecie. A dzieje się wiele złego, bowiem żyjemy w etapie końcowym, tworzonego od dziesiątków lat, faszyzmu korporacyjnego. Polska, która jest jednym z nielicznych krajów w Europie z rozwiniętym rolnictwem indywidualnym, jest trudną do pokonania barierą dla wielkich firm agrorolniczych. Dlatego też przystąpiono do ataku poprzez zmiany prawne. Informacje ujawnione w tym programie to fakty na temat konspiracji, w jakiej uczestniczy zarówno polski rząd, jak i większość polityków i mediów. Ustawa, o której będzie mowa, nie powinna być w ogóle rozpatrywana, bowiem jest to ustawa kryminalna, akceptująca broń masowej zagłady, jaką są rośliny i żywność genetycznie modyfikowana. Polacy nie chcą GMO. Polacy żądają zakazu upraw genetycznie modyfikowanych organizmów, szczególnie zakazu kukurydzy MON 810 i ziemniaków Amflora. Tymczasem w zamian za zakaz mamy kolejną propozycję ustawy, która otwiera Polskę na uprawy GMO. Tym razem jest to ustawa o nasiennictwie, która będzie czytana pierwszy raz w Sejmie 28 lutego. Ustawa ta spowoduje otwarcie Polski na uprawy genetycznie modyfikowane. Projekt ustawy o nasiennictwie w wersji przedłożonej przez pana prezydenta przywraca przepisy o zakazie wprowadzenia do obrotu nasion roślin GMO na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jednak brak w nim wymaganej zmiany definicji obrotu, co umożliwia omijanie tego zakazu i sprowadzanie nasion GMO na tak zwany własny użytek. W tej sytuacji jest on obciążony bardzo istotną wadą, która uniemożliwi egzekwowanie zakazu upraw GMO. Pojawia się pytanie, dlaczego po raz kolejny jest przedstawiany projekt, który otwiera Polskę na GMO. Wszystkie te projekty są tak zamotane, że trzeba dobrze znać się na prawie, żeby wyszukać, gdzie jest właśnie kruczek. Apelujemy do posłów, aby uzupełnili ten tekst proponowanej ustawy o przepisy zakazujące sprowadzania nasion i roślin na tak zwany własny użytek. Jeśli to nie zostanie wprowadzone, to ta ustawa doprowadzi do skażenia biologicznego całej Polski, z powodu degradacji gruntów rolnych, co jest oczywiście sprzeczne też i narusza konstytucyjne prawo do ochrony własności. Ponadto ten projekt ustawy o nasiennictwie spowoduje poważne ograniczenie dostępu do naszych tradycyjnych nasion. Cytuję: ilość materiału siewnego odmiany regionalnej roślin rolniczych, jaka może zostać wprowadzona do obrotu, będzie określana w drodze decyzji przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. Maksymalna ilość materiału siewnego danej odmiany w przypadku rzepaku, jęczmienia, pszenicy, grochu, słonecznika, kukurydzy i ziemniaka wynosi materiału siewnego danego gatunku stosowanego rocznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz odpowiednio 0,5% dla pozostałych gatunków. Łączna ilość wprowadzonego do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych roślin rolniczych nie może jednak przekroczyć 10%. 10% dla naszych tradycyjnych nasion, czyli co, 90% dla korporacji? Czy ten rząd reprezentuje nasze interesy? W wielu krajach europejskich udało się doprowadzić do zakazu upraw GMO, a w najbardziej skażonych Stanach Zjednoczonych odbywają się referenda w sprawie przymusowego oznaczenia produktów zawierających GMO, co w efekcie spowoduje bankructwo firm je produkujących. Mimo że eksperci firm, takich jak Monsanto, dowodzą, że żywność transgeniczna jest nieszkodliwa, to fakty i niezależne badania zdecydowanie wskazują na coś wręcz odwrotnego. I've been interviewing veterinarians and pediatricians and other doctors, and what I'm seeing now is extreme support for our concept that GMOs are causing the rise in so many diseases. Autism, for example, and irritable bowel syndrome and other problems, and relate them to GMOs. Also, we're seeing
evidence of a new organism, new to science, which might be causing all that infertility we're talking about. Some experiences I'm getting from numerous farmers and others about animals spontaneously avoiding GMOs when given a choice. And when they get on GMOs, they get sick or die or have fertility problems. And when they get off GMOs, there's all sorts of improvements in those symptoms. What's happening on the ground as we're seeing an upsurge of awareness and concern about GMOs and what it means in terms of a way out of this madness. Uprawy GMO to śmierć dla rolników. W Indiach ponad 250 tysięcy rolników uprawiających bawełnę genetycznie zmodyfikowaną popełniło samobójstwo, gdyż ich pola przestały dawać plony i nie byli w stanie spłacić długów. GMO to także śmierć dla konsumentów. Badania naukowe na szczurach żywionych GMO udowodniły, że tracą one płodność w trzecim pokoleniu. This latest government seeds act is just a way of avoiding following the will of the Polish people. It's a deliberate attempt to obscure the real issue amongst a maze of legal languages. We've sent petitions, letters. We've held actions all over Poland for the last 5 years, but still there is no response from the government. They are not listening to us. There's still no ban of genetically modified organisms. Instead, they're opening the door to planting. Even when 9 other countries have already banned genetically modified organisms and seeds and crops because of the potential dangers to human health, animal health and environmental health that they contain. Now, they're also going to try and place a ban on local seeds. That means the seeds that you and I are saving and selling to local people all over the country. They're going to try and restrict this to just 10% of commercial sales. That will be included in the Seeds Act. They will be destroying the people's right to grow and sell their own food. What are Pan Komorowski, Sawicki, Pan Korolek doing? They're on the side of big business, not the citizens of their own country. Zapisy, które proponowane są przez autorów tej ustawy, zupełnie gwarantują kontrolę nad GMO rozpowszechnianym się. Są wątpe tylko mechanizmy administracyjne dotyczące konieczności rejestracji, natomiast realia budżetowe są takie, że nie jesteśmy w stanie obsłużyć tego tematu w sposób, który by zagwarantował dostateczną kontrolę. Państwa takie jak Niemcy i Francja dlatego wprowadziły zakaz upraw roślin transgenicznych, że pomimo tego, że przeznaczyły miliardy euro na stworzenie systemu bezpieczeństwa i kontroli stosowania GMO, zaprzestały tych upraw, zakazały ze względu na to, że te systemy były nieefektywne. Nasz rząd, proponując nam taką ustawę z wątpliwymi zapisami, naraża nas, wystawia nas po prostu na bezpośrednie zagrożenie środowiska przez GMO. We need no more complicated acts. We need a ban of GMO. We need to prevent a complete disaster in the food chain. We know, and you know, that GM foods are destroying human health, animal health, and the entire health of the natural environment. Do they actually read the literature we send them? Are they aware that rodents that have been fed a diet of genetically modified foods are becoming sterile within 3 years? What does this mean for human health? Are they intent on pressing an act of genocide on their own people? Metody ludobójstwa mogą być różne. Hitler robił to w komorach gazowych. Teraz globalni gangsterzy wytwarzają zabójcze geny w laboratoriach. Jednak świat nie jest ślepy na to, co się dzieje. W walkę z GMO włączyli się już bardzo wpływowi ludzie. Ci, którzy uczestniczycie w tym ludobójczym procederze, nie łudźcie się, że ujdzie wam to na sucho. Naziści, którzy tłumaczyli się, że tylko wykonywali rozkazy, nie uniknęli ręki sprawiedliwości. We must ban GMO before it's too late. It kills rodents, it kills bees, and it'll kill people. Yet, the most recent information we've heard from the government is that Pan Sawicki is withdrawing from the consultation about GM in animal feed. A consultation which the government had only proposed a month earlier. What does this tell you
about how much the Polish government cares about us, the people. Aby przeżyć, musimy zacząć zdecydowanie działać. Propozycja ustawy o nasiennictwie jest dowodem na ignorancję jej twórców, czy wręcz kpinę z Polaków. W przypadku niekontrolowanego rozprzestrzeniania się GMO proponuje działania ratownicze, polegające na usunięciu skutków takiej awarii. Ignoranci nie zdają się zauważyć, że każde uwolnienie GMO jest niekontrolowane i nie istnieją żadne możliwości kontroli takich upraw. Please take action now, everybody. Come to the bee protests on March the 15th. Sign the petition on the Alert Box website. Demand an end to government destruction of the Polish food chain. And demand a clear ban of GMO in Poland, as it has been done in 9 other countries in Europe.